Powieść w odcinkach w Radio KOT. Posłuchaj. Tadeusz Dołęga-Mostowicz Kariera Nikodema nikodemadyzmy Rozdział trzeci, odcinek czwarty Tymczasem droga zawróciła do lasu. Jechali teraz wśród wysokopiennych sosen. Na obszernej polanie piętrzyły się sągi, drzewa wzdłuż wąskich szyn kolejki polowej. Właśnie miniaturowy parowozik zaczął sapać i syczeć, usiłując ruszyć z miejsca kilkanaście wagonetek, naładowanych wielkimi klocami. Dopomagały mu w tym czasie dwa szeregi robotników, popychających z obu stron wagonetki. Ludzie zdejmowali czapki, lecz w ukłonach tych wyczuwało się niechęć, a nawet wręcz nieżyczliwość. Ogorzały jegomość w siwej kurtce podszedł do powoziku i zaczął coś mówić, lecz Kunicki mu przerwał: Panie Starkiewicz, ukłoń się pan, to jest właśnie pan Dyzma, pan administrator generalny. Jegomość zdjął czapkę i obrzucił Dyzmę uważnym spojrzeniem. Ten ukłonił się z lekka. Przez kilka minut, podczas których Kunicki wypytywał Starkiewicza o jakieś dane. Nikodem rozglądał się z zaciekawieniem wśród olbrzymich mas nagromadzonego drzewa, baraków skleconych z desek, wokół polany pełnej świstu pił i pojęków siekier. Gdy ruszyli dalej, Kunicki rozpoczął fachowy wykład o gatunkach drzewa, o stanie eksploatacji, o trudnościach w uzyskaniu pozwoleń na wyręby we własnym lesie. O drzewostanie w tych okolicach. Cytował paragrafy ustaw, cyfry, ceny i od czasu do czasu zerkał w stronę towarzysza, którego mina wyrażała skupioną uwagę. W istocie, dyzmy ogarnęło przerażenie. Wszystko to waliło się na jego świadomość, coraz gwałtowniejszą lawiną pojęć i spraw, o których nie miał najmniejszego pojęcia. Czuł się jak człowiek, na którego wywrócono stuksiana. Stracił wszelką orientację i zrozumiał, że absolutnie nie da sobie z tym rady, że żadną miarą nie zdoła opanować sytuacji, bodaj o tyle, by nie skompromitować się i nie ośmieszyć, mówiąc prościej, nie wsypać się. Kiedy zwiedzili już stację drzewną w lesie rządowym, tartaki przy dworcu kolejowym, fabrykę mebli wykańczaną właśnie papiernie i budowę jakichś magazynów, zamęt w głowie dyzmy wzrósł do tego stopnia, że najchętniej uciekłby zaraz. Piętrzyła się przed nim niebosiężna góra interesów niezrozumiałych, spraw przedziwnie, a tajemniczo zazębiających się wzajemnie. Poznawał nowych ludzi będących kierownikami tych spraw, mówiących o nich ze znawstwem i takimi skrótami, że nic z tego wyłowić nie potrafił. Pocieszał się jedynie spostrzeżeniami, Że Kunicki nie widzi jego przygnębienia. Biorąc je za skupioną rozwagę i pilną obserwację. Widocznie tak był zaabsorbowany funkcją informowania swego administratora, że nie miał czasu zauważyć jego depresji. Zbliżała się już trzecia, gdy zatrzymali się znowu przed pałacem. — Widzi pan, — rzekł Kunicki, oddając lejce stajennemu, że moje koborowo to obiekt niemały. Niemały i dali Bóg pomyślany logicznie i nastawiony na dobry i stały dochód. Jeżeli w praktyce tak nie jest — to już zasługa naszej biurokracji i chwiejnej polityki gospodarczej. Ale w tych warunkach można wiele, bardzo wiele zrobić, ale to już rzecz pańska i pański kłopot, kochany panie Nikodemie. Obiad jedli we dwójkę, gdyż panie wyjechały samochodem do Grodna po zakupy. W Koborowie karmiono obficie i wykwintnie to też dyzma przy czarnej kawie, na którą przeszli do gabinetu. Czuł się niezwykle ociężały. Natomiast, żywy jak rtęć kunicki, nie ustawał w objaśnianiu gospodarki koborowskiej. Otwierał szafy, szuflady, wyciągał jakieś segregatory, rachunki, korespondencje i mówił bez przerwy. Nikodem bliski był już rozpaczy, gdy staruszek, zebrawszy w małych rączkach grubą plikę ksiąg i papierów, zakończył. Widzę, że pan jest trochę zmęczony. Należy się przecie wypoczynek po podróży. Zatem, jeżeli pan pozwoli, wszystkie te materiały odeślę do pańskiego pokoju, a pan może je wieczorem przejrzy, dobrze? Dobrze. Z przyjemnością. A nie zdrzemnąłby się pan teraz, kochany panie Nikodemie, co? Wie pan, że rzeczywiście. No to przyjemnej drzemki, przyjemnej drzemki, odprowadzę pana. A niech pan łaskawie zwróci uwagę na daty w korespondencji z dyrekcją lasów państwowych. Przecież to skandal, żeby przetrzymywano sprawy po trzy miesiące bez odpowiedzi, bo no, ale o tym potem. Niechże pan wypoczywa. Kolację mamy o ósmej. Nikodem zdjął buty i rozciągnął się na kanapie, lecz zasnąć nie mógł. Myśli kłębiły się pod czaszką dokuczliwie, niemal boleśnie. Co robić, co robić? Czy z miejsca zrezygnować ze wszystkiego i przyznać się staremu, czy próbować zorientować się w materiale tak beznadziejnie trudnym i skomplikowanym? Gdyby potrafił tego dokonać, mógłby się utrzymywać w koborowie ze dwa, może trzy miesiące, bo dłużej żadną miarą nie wytrwa. Przecie stary po to go zaangażował, by on u ministra wyrobił te różne ustępstwa. Taki cwany piernik, a sam siebie nabrał. Jakby tu sobie poradzić? Szlak może trafić.